Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poniedziałkowym podsumowaniu zeszłego tygodnia. Dziś, jeżeli chodzi o kryptoluty, to skupię się głównie na Bitcoinie. No to zaczynamy. Zaczynamy standardowo od platformy Xt 5 giełda w Szanghaju zeszły tydzień mamy próbę odreagowania odbicia od wsparcia, ale widać, że duży knot od góry. Koniec tygodnia, no niestety, sprzedający wzięli, wzięli tutaj przewagę i to odbicie jest na razie takie niemrawe. W Japonii za to mamy świeczkę czerwoną, jakiś lokalny szczyt nam się tutaj utworzył, i koniec tygodnia jednak w dół. Nasdaq trochę do góry, ale taka świeczka doji, duży knot od góry, trochę mniejszy od dołu, ale bardzo mały korpusik. Niezdecydowanie może to oznaczać, że w tym miejscu nastąpi odwrócenie, ale niekoniecznie. Na S&P sytuacja dość podobna, tylko świeczka czerwona i ten korpusik trochę większy, ale też już nie ma chęci, nie ma sił na tak duże wzrosty jak tydzień wcześniej. Na DAX się sytuacja podobna. Tak jak powiedziałem wcześniej, może to oznaczać, że w tym miejscu nastąpi odwrócenie. WIG20 bardzo podobny. Bardzo podobna świeczka. Dobra, lecimy dalej. Euro USD. Zeszły tydzień mamy odreagowanie wyjścia z tego klina zniżkującego i testujemy właśnie Tą bandę, czyli tą linię, która została przebita od góry. Na funcie zeszły tydzień spadkowy i przetestowaliśmy ostatni lokalny dołek. Chyba jednak nie będzie powrotu do tego kanału, w którym byliśmy wcześniej. Na franku spadki, ale koniec tygodnia odbicie. Dość spory knot od dołu, ale też mały. Korpusik też może już te spadki nam się skończą i będziemy mieli odreagowanie i kontynuacja wzrostów na złocie no, na złocie. To był niezły szał w zeszłym tygodniu w górę w dół najpierw w dół potem w górę. No i niestety na koniec tygodnia sprzedający wzięli górę czyli poszliśmy w dół i mamy taką świeczkę z dużym knotem od dołu z dużym od góry. Korpus nie za duży. Takie niezdecydowanie, czy jednak idziemy w górę. Ale przebiliśmy ostatni lokalny szczyt. Czy jednak nie ma siły? No, jesteśmy poniżej tego szczytu. Zobaczmy na srebrze. Srebro. Na srebrze sytuacja trochę gorzej. Bo nie było już nowego lokalnego szczytu. I świeczka na czerwono. Sporo zniesionych, zniesionego tego wzrostu z tygodnia wcześniejszego. I wróciliśmy znowu do tej konsolidacji, w której byliśmy wcześniej. Na ropie również na czerwono, ale koniec tygodnia była próba odbicia. Jest moment dwie obok siebie świeczki dość podobne, tylko że jedna jest zielona, a druga czerwona z dużymi knotami od góry. Widać, że pod koniec tygodnia uruchamiali się kupujący, którzy no, ciągnęli ten kurs do góry, to pomimo tego, że większość tygodnia był spadkowy, to koniec tygodnia jednak ci kupujący wyprowadzili kurs trochę wyżej. Dobra, to tyle. Teraz przejdźmy do kryptowalut. Platforma TradingView i kontrakty na Bitcoina na Bitmexie. To rysowałem taką linię żółtą 38,2%. Jest to zniesienie. Ile zostało zniesione tego spadku? Zniesienie Fibonacci'ego od tego szczytu do ostatniego lokalnego dołka i odbiliśmy już 38%, prawie. Dlaczego to wyrysowałem? Bo tak, wróćmy się trochę do tego, co było wcześniej. Tutaj mamy wykres poskładany ze wszystkich giełd, czyli możemy sobie zobaczyć historię Bitcoina dużo, dużo wcześniej. I teraz tak. Wcześniejszy szczyt na 1200, tak okolica 1200 dolarów. Też wysowałem to zniesienie Fibonacciego i 38,2% zostało przebite w czerwcu 2016. Teraz Szczyt był w grudniu 2013, czyli cały 2014, 2015 i połowa 2016, i dopiero wtedy przebiliśmy to zniesienie. Minęło 2,5 roku. Teraz szczyt mieliśmy grudzień 2017, mamy połowę 2019. Minęło półtora roku, a już testujemy to zniesienie 38%. Wzrosty teraz są o wiele szybciej. Choć wydaje mi się, że wszystko spowalnia, i tak jak bardziej dynamiczne były wzrosty i spadki na początku, a wrócimy jeszcze wcześniej, tak teraz to powinno iść o wiele wolniej. A tu nagle zniesienie Fibonacci'ego 38% mielibyśmy już pokonać półtora roku po szczycie, a wcześniej było 2,5 roku. Zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze na wcześniejszej bańce. Na bańce, która była taką pierwszą bańką w 2011 roku szczyt mieliśmy w czerwcu 2011 i zniesienie Fibonacciego przetestowane już w sierpniu 2012, czyli rok i dwa miesiące, a przebite zostało w grudniu 2012, czyli półtora roku zostało, po półtora roku zostało przebite ten poziom 38,2 No i tylko, że to było w 2011 roku, kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, te spadki były o wiele bardziej dynamiczne i wzrosty o wiele bardziej dynamiczne. Teraz ten wykres coraz bardziej nam się wypłaszcza. Przejdźmy może na wykres logarytmiczny i zobaczymy, że zmniejszmy trochę. Zobaczymy, że największa dynamika wzrostów była na samym początku. Im dalej w las, ta dynamika jest coraz mniejsza. Coraz mniejsza i coraz wolniej kurs nam rośnie i coraz też wolniej spada. No a tu nagle okazuje się, że po półtora roku mamy już osiągnięty poziom 38,2. Zobaczmy inne rzeczy. Mówiłem, że dołek na kryptolutach na Bitcoin jest taki bardziej płaski. Tak to było 2015-16, kurs tam orał odno dość długo i potem powoli zaczął się wznosić. W 2013, czy w sumie 11 2011-2012, kiedy te wzrosty i spadki były dużo bardziej dynamiczne i większe, mamy takie V narysowane i to wygląda trochę już bardziej. Ten wykres mamy do tego, co było w 2011 roku, no i potem zaczął się wznosić I sytuacja wygląda dla mnie trochę dziwnie. Bo kurs powinien coraz bardziej się nam wypłaszczać, a nie robić nagle mega dynamiczny. Więc to trochę może zastanawiać, czemu tak się stało, że teraz nagle to odbicie jest takie gigantycznie duże. Jest też taki przypadek, czy może tak być? Sobie wyłączmy te inne zniesienia Fibonacciego, żeby nam tutaj nie zawadzały. Wyłączmy to zniesienie. I to może być taki przypadek, że mm, narysujemy sobie zniesienie Fibonacci'ego ostatniej bańki do dołka, który był no, dość szybko w kwietniu. I możemy zobaczyć, że kurs szybko odbił. Tutaj akurat kwiecień, czy w sumie koniec marca, maj, osiągnęliśmy 38,2. No i potem zaczęliśmy. Tak, jak szybko odbiliśmy, tak szybko zaczęliśmy spadać znowu. No i teraz to może być niestety podobna sytuacja, że to dopiero jest takie pierwsze odbicie, idąc tym tokiem myślenia, że wszystko nam spowalnia, a nie jednak przyspiesza, że to dopiero mamy takie te pierwsze odbicie, które tam było bardzo szybko do 38%. Jak sobie rysujemy, 38%, że najpierw. Że mamy to pierwsze odbicie do 38%, i potem niestety będziemy dalej spadać. Czyli to jest taki, taki wariant, patrząc na to, co było w przyszłości. Albo tutaj nam się historia tworzy całkowicie nowa i będzie to wyglądało zupełnie, kolejna bańka, jeżeli by miała być na bitcoinie, będzie zupełnie inna niż ta, którą mieliśmy w 2017 roku, że dno było takie płaskie, a potem powoli zaczęliśmy iść. Bo na razie mamy bardzo mega dynamiczne wyjście. Fakt, że był też dynamiczny spadek w tym trójkącie zniżkującym, gdzie przebiliśmy dno dość mocno i potem mega szybkie odbicie. No ale jakby sobie ciężko mi to wyobrazić, że nagle pójdziemy na nowe ATH, ale zobaczmy na BNB, czyli Binance Coin. Tutaj sytuacja wcześniejsze ATH z 2017 roku. To jest styczeń 2018. Była próba odregowania, potem mocne spadki. I odkąd zaczęliśmy iść w górę, idziemy, idziemy. Kurs się tylko zatrzymał na chwilę przy wcześniejszym ATH i dalej w górę. Czyli jest możliwość, żeby bez korekty większej, większa korekta ustąpiła dopiero przy pokonywaniu ATH, pójść na nowe ATH. Tak to było z Binance Coinem. Tylko, że kapitalizacja jest dużo mniejsza i dużo mniej kapitału potrzeba na to, żeby Binance Coinem ruszyć. A żeby ruszyć Bitcoina, no to potrzeba naprawdę sporo kapitału. I jeżeli faktycznie instytucje by zaczęły wchodzić, bo na razie to, co mówiłem w poprzednim odcinku, że ulica jeszcze nie weszła w Bitcoina, jeżeli instytucje by zaczęły wchodzić, no to może faktycznie ten kapitał być gigantyczny, wrzucany w Bitcoina i Możemy iść tak jak Binance Coin. Choć znacie moje zdanie na ten temat, ja uważam, że tak nie pójdziemy i tego ATH nie pokonamy. Skłaniam się ku temu, że może być ten wariant, o którym mówiłem wcześniej, że to jest tylko odregowanie 38,2%. Potem pójdziemy na niższy dołek. Może być też sytuacja taka, że faktycznie zacznie nam się tu tworzyć kolejna bańka, i ta korekta nastąpi, nie wiem, może w tym miejscu do linii wsparcia. I powoli będziemy szli w górę. Na opcji robi się coraz więcej. Te wzrosty są naprawdę mega, mega duże. I taka parabolka przez cały czas utrzymaliśmy się w tej paraboli. Mówiłem to ostatnio, że ta czerwona świeczka może zwiastować, że będziemy kontynuowali spadki i korekta nam się bardziej rozwinie. Nawet stawiałem bardziej na to, że korekta nam się nie rozwinie niż się jednak odbijemy, ale. Poprzedni tydzień pokazał nowy lokalny szczyt. Przebiliśmy 9000. Pokazał, że została ta czerwona świeczka zanegowana tą zieloną. I kontynuujemy ten wykres paraboliczny w górę tutaj. W którym miejscu się skończy? Tego nie wie nikt. To tak jak z, z, z wróżeniem fusów. Z gdzie się skończy nam bańka w 2017 roku. Teraz też ciężko tutaj wyrokować. Te 38,2 jest bardzo mocnym oporem, szczególnie, że zaraz mamy 9970 na lokalny wcześniejszy szczyt, gdzie kurs może tutaj zaliczyć większą korektę. Ale może też się tak zdarzyć, jak na Binance Coinie. Czyli bez większych korekt, i tutaj, gdzie był lokalny wcześniejszy szczyt, kurs przeszedł jak masło i dopiero zatrzymał się na wcześniejszym ATH. Jeżeli grubasy wchodzą, na razie tylko grubasy znaczy w większości, i to oni tu pompują ten kurs Bitcoina, to może się tak zdarzyć. Pytanie, co wiedzą, czego my nie wiemy? No, tego nie wiemy, niestety ja tego też nie wiem, więc wam nie powiem. Bo jeżeli faktycznie będzie jakieś wydarzenie, że, nie wiem, ETF zostanie zatwierdzony albo BAKT, czy tam Fidelity, czy jakaś inna instytucja zacznie działać pełną parą i gigantyczne fundusze wpłyną na rynek Bitcoina, to tu może mocno szarpnąć ceną w górę. Jeżeli taka informacja jeszcze zostanie podana. Zobaczymy jak to będzie. Na razie trzeba reagować na to co się dzieje. Ja w ostatnim tygodniu nie robiłem żadnych zakupów. W sumie już od dłuższego czasu nie robiłem żadnych zakupów. No i czekam sobie spokojnie na rozwój wydarzeń. Też niczego nie sprzedawałem. Dobra, dzięki za obejrzenie materiału o kryptolutach. Teraz przechodzimy do komentarzy, do komentarzy. Ciki Moron Hackshield napisał. Mam takie przemyślenie, że Binance Coin może być naprawdę drogi. Dlaczego? Bo giełdy krypto są o wiele przystępniejsze od standardowych giełd i Binance może być taką rewolucją wśród giełd i może zostać nowym gigantem. Binance przecież może nie ograniczyć się do krypto, może kiedyś wejść w jakieś stokonizowane akcje albo coś. No, może tak być. Już od dłuższego czasu obserwuję, że największe giełdy. No, zarabiałem naprawdę gigantyczne pieniądze. No, ale też największe giełdy upadają, pomimo tych gigantycznych pieniędzy. No, rynek krypto jest bardzo ciężkim rynkiem i tutaj ciężko utrzymać się na rynku przez dłuższy okres czasu. A samo krypto nie trwa jakoś mega długo. Ale faktycznie też uważam, że te największe giełdy to staną się takimi gigantycznymi korpo, jak już się wszystko ustabilizuje. No, Binance może być jedną z nich. Jak najbardziej lećmy dalej. Miedwiediewa napisał coraz bardziej toksyczny rynek kryptowalut się robi. Ktoś już kiedyś o tym wspominał w komentarzach. Dodruk te teraz powietrza analogiczne działanie do tradycyjnych rynków, który pokrycie ma chyba głównie może w każdej chwili złamać rynek. W każdym razie prędzej czy później ktoś się na tym przejedzie. Najlepiej jakby te całe pomyje związane z Bitfinexem i USDT wylały się teraz, a nie przy zdrowo rosnącym rynku. Dla mnie to tylko kwestia czasu, bombatyka. No dla mnie też, ale jak widać to przechodzi gdzieś tam i większość to bagatelizuje. Nawet ta informacja, że pokrycie Tetera jest w 75% tylko, na pewno prawda jest jeszcze w ogóle gorsza, ale wcale Tether nie kosztuje 75 centów. No tutaj ludzie bardzo tak sobie lekkomyślnie podchodzą i lubią bagatelizować różne problemy, a potem nagle się budzą z ręką Ale co się stało? Dlaczego? Dlaczego tak? No tutaj tak jak napisałeś bomba tyka. Też tak uważam, ale kiedy kiedy zostanie zdetonowana? Nie wiadomo. Maciej Dobkowicz napisał. Niestety część osób próbuje zrobić z krypto lub wybranych projektów religię którą ślepo wierzy, a potem przeżywa rozczarowanie. Co do BTC, mam podobne zdanie do Twojego, i także do części starych altcoinów, gdzie zostało więcej sentymentu niż realnej wartości. Powstaje coraz więcej nowych, bardzo zaawansowanych i ambitnych projektów, mających szansę przejąć rynek i dających prawdziwą wartość użytkową. No właśnie tak jest, coraz bardziej to widzę, że ludzie gdzieś inwestują emocjonalnie, przywiązują się do jakiegoś projektu. Faktycznie wygląda to trochę jak religia, taki fanatyzm. No naprawdę, jak sobie tak poobserwuję z zewnątrz, czasami, jak z kimś się rozmawia, to do kogoś nie docierają żadne fakty, tylko po prostu te fakty, które mu są nie na rękę, to je bagatelizuje. Jeżeli fakty są przeciwko czyjejś idei, to tym gorzej dla faktów. No, z takim podejściem no nie da się funkcjonować normalnie. Tylko się żyje w świecie fantazji. No niestety większość ludzi żyje w takim świecie fantazji i jakimś własnym wyobrażeniu czegoś, w coś mocno wierzy i jak gdyby wszystko, co jest przeciwne, jest negowane. No, to jest takie, no, takie słabe, jak się patrzy na to z zewnątrz. Co ciekawe, <laughs> te same osoby bardzo szybko krytykują inne osoby, że wierzą w jakąś głupotę. Gdzieś tam mówią, że ktoś tam jakiś bambus w jakąś głupotę wierzy, a sami wierzą w inną głupotę, tylko ta i głupota jest lepsza od głupoty tego bambusa. No, no to naprawdę jest e, ciekawe podejście, jak można wybiórczo traktować te same albo bardzo podobne rzeczy. Tak jak z Bitcoinem. Ktoś mówi, że Bitcoin najlepszy, a ktoś inny mówi, że Bitcoin też najlepszy. I w ogóle to, to, to nieważne, jakie są fakty. Po prostu. No, tak, tak to wygląda. A jaka rada tu ode mnie? No, rada taka, żeby się nie polaryzować i nie zafiksowywać na jednej rzeczy. Bo spójrzcie na to z innej perspektywy. W to, co tak mocno wierzycie, nie wiem, każdy coś tam sobie wierzy. Spójrzcie na to, co wierzycie, i teraz postawcie się w sytuacji osoby, nie wiem, z innego kraju, z kimś, kogoś, kto zajmuje się czymś innym. I co on by pomyślał o was? Wy sobie pomyślcie o nim, co, co myślicie, i teraz postawcie się w jego sytuacji. Co on by pomyślał o was o to, w co wy wierzycie. No i to może jakby da do myślenia, czy nie wystarczyłoby tylko zmienić się z kimś, urodzić się w innym kraju, w innym społeczeństwie gdzie indziej, i nagle nasze wierzenia są zupełnie inne. To może się wtedy takie, taka lampka zapalić, że coś tu jest niehalo. Skoro punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to wystarczy się przesiąść, już mam inny punkt widzenia. Skoro tak to wygląda, to, to może ten mój punkt widzenia nie jest taki dobry, jak mi się wydaje. Bo skoro się przesiądę na stołek obok, już mam inny punkt widzenia. I znowu będzie mi się wydawało, że ten punkt widzenia jest lepszy od poprzedniego? No naprawdę radzę sobie coś takiego przemyśleć. Eee, i wtedy można dojść naprawdę do ciekawych wniosków. I jak sobie tak staniecie z boku i popatrzycie, popatrzycie na to, to wtedy możecie dojść do takiego poziomu, że zaczniecie sobie wybierać te rzeczy, które są dla Was najlepsze, a nie które gdzieś tam ktoś Wam narzucił, że to musicie robić, w to wierzyć, w to nie wierzyć, to negować, to aprobować i tak dalej. Że... Tylko żeby właśnie dojść do tego poziomu, żeby robić to, co dla nas jest najlepsze, no, trzeba niestety wyjść jakby z tej zamkniętej klatki takiej. Tutaj w komentarzach czasami się ujawniają takie osoby, które są tak zaszufladkowane w jednej rzeczy, że nic innego nie widzą. Emocjonalnie podchodzą i rzucają się o cokolwiek, tylko po to, żeby się porzucać. No to jest takie słabe. Dobra. Peterst TG napisał BTC to BTC, a nie BSV czy BCH. Nie można go skopiować lub zamienić tworząc większą wartość niż oryginału. Obraz Monalizy to obraz Monalizy. Mogę go podrobić lub zrobić zdjęcie i powiesić na ścianie, ale dalej oryginał będzie tylko jeden. I tylko ten jeden będzie przez wszystkich uznawany. Tyle do komentarza, który z Twoich wóz regularnie się pojawia odnośnie kopiowania BTC. Peters TG jest właśnie przykładem osoby, o której mówiłem wcześniej. Takie zaszufatkowanie. BTC to BTC, BSV czy BCH to coś innego. Zupełnie inaczej uważają osoby, które wierzą w BSH, BSV, mówią, że to jest prawdziwy Bitcoin, a jeszcze inaczej BCH, że to jest prawdziwy Bitcoin. Kolejna sprawa do kopiowania obrazu Monalizy. Kopiowanie obrazu Monalizy na kopiowanie kodu źródłowego cyfrowych zapisów to są zupełnie dwie inne rzeczy. Możesz sobie skopiować miliony razy i masz dokładnie to samo. Tutaj właśnie jest przykład zaszufladkowania. BTC to BTC, ale które BTC? Bo jak pogadasz z gościem, który wierzy w BCH, to powie ci, że BTC to BCH. Tak właśnie, właśnie. A jak wyjdziemy poza to wszystko, tak samo jest w życiu. Ktoś ma jakąś ideę, potem te idee się rozchodzą na wiele różnych gałęzi i która jest ta pierwotna idea? No nie ma już tej pierwotnej idei. Rozeszła się, już nie ma już jednego bitcoina, jest całe stado bitcoinów różnych. Które gdzieś łączą te pierwotne idee, rozwijają, zmieniają, ale nie ma czegoś takiego jak obraz Monalizy pierwotny. Nie da się z obrazu Monalizy pierwotnego zrobić jakieś kopie, tutaj coś dorysować, tam domalować i to będzie też obraz Monalizy. Nie, to jest jeden obraz. Ale z bitcoinem jest inaczej. Tu zupełnie inna sytuacja. Kopia kodu źródłowego to nie jest kopia obrazu. Im wcześniej to zrozumiesz, tym lepiej dla Ciebie. Seniu Hanashi, dawno cię nie było. Witamy z powrotem. Twoje komentarze były ciekawe i dużo wnosiły. Mam nadzieję, że się nie obraziłeś na mnie. Tyle czasu cię nie było. Odpowiedź do Peter TG. Niestety nie masz racji. Najbliżej do oryginału Bitcoinowi SV i nieco dalej Bitcoinowi Cash. Obecny Bitcoin Core to już trzecia kopia monalizy. Ale jak mówi prezes, kopia kodu to coś zupełnie innego niż kopia obrazu. W Bitcoinie wygrała ta kopia, która ma więcej zwolenników, a nie ta, która jest wierna wizji Satoshi'ego. Zgadzam się z Tobą, senią. Trzecia kopia ma prawo do używania nazwy BTC tylko dlatego, że posiada dostęp do pierwotnej strony bitcoin.org. A jest jeszcze strona bitcoin.com, którą yy, yy, przejął Bitcoin Cash, przejął, no, którą zarządza Bitcoin Cash. Większość ludzi, yy, dla większości ludzi, która bardziej jest wiarygodna, Bitcoin .org, czy bitcoin.com. Wydaje mi się, że bitcoin.com jest dla większości użytkowników internetu. No ale bitcoin.org to jest bitcoin core, bitcoin.com, bitcoin cash. Dobra, lećmy dalej z komentarzem. Oraz do kluczy zatwierdzania zmiany, zmian kodu od Satusiego. Wygrało więc lobby z Blockstream pod płaszczem demokracji. Ale jeśli okaże się, że BSV wykona lepszą kopię z konkretną użytecznością i skalowaniem. Górnicy zostaną zachęceni do przejścia, a sam Craig potwierdzi, że jest Satoshi. to zdetronizuje BTC. No pewno Craig nigdy nie potwierdzi, bo pewno nie jest Satoshi. No, ale tu jakby też to nie ma większego znaczenia, kto jest Satoshi, bo pewno się nigdy nie ujawni. Wobec tego nie ma oryginału, każdy jest modyfikowaną kopią. No właśnie, bardzo dobry komentarz Ceniu, odpowiedzi do Peter z TG. To, co mówiłem wcześniej, Peter S.T.G.: Wyjdź z tych krzaków, zdejmij te klapki z oczu i zobacz świat, jaki wygląda naprawdę poza Twoim schematem. Jedynym, prawdziwym, nie ma jednej, jedynej kopii, nie ma jednego oryginału Bitcoina, jest wiele odgałęzień. To, co napisał Senio, wobec tego nie ma oryginału, każdy jest zmodyfikowaną kopią. To jest, myślę, myślę wydaje dobre podsumowanie. Tego, jak wygląda teraz bitcoin. Nie ma jedynego bitcoina, właśnie. Dobra, tyle w komentarzach. Tak jak mówiłem, było dużo o bitcoinie. Czekam na kolejne komentarze, które, jak zwykle, dużo wnoszą do materiałów, które prezentuję. Dzięki i do usłyszenia. Do następnego razu.